Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj mamy wyznaczyć wielomian V, czyli w jaki sposób go obliczymy. No najpierw wielomian U podnosimy do kwadratu, czyli tu mamy ten wielomian U. No i teraz jak to zapisać? No jeżeli mamy na przykład 4 do kwadratu, to czwórkę mnożymy przez siebie po prostu dwa razy, czyli dokładnie zrobimy tak samo. Wielomian U pomnożymy przez siebie dwa razy. No i wtedy podniesiemy go do potęgi drugiej. Następnie mamy odjąć dwa razy wielomian w, czyli w nawiasie ten wielomian sobie przepiszmy. Odjąć 3x kwadrat, y kwadrat, dodać y do potęgi czwartej. No i liczymy. 2x kwadrat razy 2x kwadrat to 4x do czwartej. Pamiętajcie, że tu mamy mnożenie potem o tej samej podstawie, czyli wykładniki dodajemy, stąd 2 plus 2 to będzie 4. Tu mamy oczywiście minus 1, czyli 2 razy minus 1 to minus 2. X do kwadratu razy x do pierwszej to x do trzeciej, no i y przepiszmy. Następnie bierzemy ten wyraz i mnożymy przez cały nawias. Minus 1 razy 2 to minus 2x do potęgi trzeciej, bo 1 plus 2 to 3, y dopisujemy. Minus 1 razy minus 1 to plus 1, no ale jedynki zwyczajowo nie trzeba zapisywać. X do pierwszej razy x do pierwszej to x do drugiej. Y do pierwszej razy y do pierwszej to y do kwadratu. A ten nawias mnożymy przez minus 2. Czyli mamy minus 12 x do trzeciej y do kwadratu. Minus 2 razy minus 3 to plus 6. No i minus 2 razy 1, bo tu znajduje się jedynka, to jest minus 2, y do potęgi czwartej. No i jeszcze redukujemy wyrazy podobne. Czyli mamy tak, 4x do czwartej jest tutaj. Następnie mamy tak, tutaj wyrazy podobne, czyli minus 2 odjąć 2 to minus 4x do trzeciej y. Następnie x kwadrat y mamy tutaj oraz tutaj, czyli tu mamy jedynkę, 1 plus 6 to będzie 7x kwadrat y kwadrat, odjąć 12x do trzeciej y do kwadratu, no i odjąć 2y do potęgi czwartej. No i spójrzmy na podpunkt B, tutaj także wielomian V chcemy sobie wyznaczyć, czyli podnosimy wielomian U do kwadratu, czyli mnożymy go przez siebie dwa razy, tak jak robiliśmy to wcześniej, może nawet tu zapiszę, że to jest Y do pierwszej potęgi, tutaj mamy X także w pierwszej potędze, będzie może troszkę prościej Wam to po prostu sobie mnożyć. Mamy 2X do pierwszej, Y do drugiej, następnie odjąć dwa razy, przepiszmy wielomian V, wielomian W, tak, oczywiście. No tutaj sporo będzie pisania. Y kwadrat plus 3x do trzeciej, y do trzeciej, minus x, y do czwartej. No i liczymy. Czyli tak, najpierw pierwszy wyraz z tego nawiasu razy pierwszy z tego. 3 razy 3 to 9. X kwadrat razy x kwadrat, x do czwartej, y do pierwszej razy y do pierwszej to y do drugiej. 3 razy 2 to 6, x kwadrat razy x do trzeciej, y razy y kwadrat to y do trzeciej. Ten wyraz razy ten nawias, 2 razy 3 to 6, x razy x kwadrat to x do trzeciej, y kwadrat razy y to y do trzeciej, 2 razy 2 to 4, x razy x kwadrat, y kwadrat to y do czwartej. A ten nawias mnożymy przez minus 2, czyli mamy odjąć 4x do czwartej, y do czwartej, minus 2 razy 4 to minus 8, minus 2 razy 3 to minus 6x do trzeciej, y do trzeciej, no i minus 2 razy minus 1 to plus 2x, y do czwartej. No i jeszcze redukcja wyrazów podobnych nam pozostała. No i ja tutaj zaznaczyłam już wyrazy podobne, czyli teraz redukujemy. Najpierw mamy tak, minus 4, x do czwartej, y do czwartej. Następnie 9, x do czwartej, y do drugiej. I mamy jeszcze tutaj, czyli 9 odjąć 8 to 1. Jedynki zwyczajowo nie zapiszemy, czyli wystarczy zapisać ten wyraz w taki sposób. Następnie mamy, spójrzmy, który teraz wyraz, czyli ten. X do trzeciej, Y do trzeciej mamy w tym miejscu, w tym oraz tutaj.
czyli tutaj mamy 0, a więc nam zostanie 6x do trzeciej, y do trzeciej. Następnie mamy dodać 4x kwadrat y do czwartej, no i jeszcze dodać 2xy do czwartej.